Hej, witam was wszystkich serdecznie, tutaj Hansa, a to jest kolejny odcinek Bioshock Infinite. Lecimy dalej. Ma mi pomóc. Czemu, co jest? He's coming back. The notes were correct. The instrument was not. One needs both to get his attention. But if you know how to sing to him, he will take you where you need to go. Elizabeth? Would you care to hear anything else, brother? Perhaps a waltz? Co to jest? We are where we are needed. And needed where we are. So Comstock uses these songs. Are there others we can use? Something to keep the bird off our back? Perhaps you should ask the maestro himself. So where is he? Ah, shit. Of course. Well, at least they left the piano. Jezu, jaka ona jest przerażona. Poszukajmy wytrychów. Nie ma. Odepnij fortepian. Myślałem, że grać na nim mam jeszcze. Panie, akurat się przebrała. Dzisiaj się pytałem Tivolta, kiedy się przebierze. Jak ona tam przeskoczy, zgłupiałeś? Przeszukaj kufer. Pomóc ci! Jestem zły! Chciałem ją popchnąć, a się nie udało. Dobra, odlecieli. Dobra, ten spadł. O kurwa, spadnie na dół. O chuj. Dobra, trudno. Nie, przepraszam, niemiły akcent w grze, ale po prostu. Nie robię takich ja zazwyczaj, dlatego. Pozwoliłem sobie na coś takiego jednorazowo. Dobra. Chodźmy, przeszukamy śmietniki. Ale coś tu znajdziemy jeszcze. Zabiłem małżeństwo. Ja pierdolę. Tragedia. Dobra, idziemy do... Skąd ona wie, że to jest dom Comstocka? O, aha, dobra. Nie celuję w ciebie. Ale wyglądasz super w tej sukience, naprawdę. Dobra, wszystko już mamy tak naprawdę. Pamiętam, że ogłaszali, że miasto będzie się przesuwać i czasem będzie na przykład można w jednym momencie dojść z jednego miejsca do drugiego, a innym razem na przykład nie będzie można, albo na przykład trzeba będzie przebić długą drogę, a po jakiejś pół godzinie gry na przykład się przesunią platformy, będzie krótsza droga. Gówno. Nic takiego nie ma tak naprawdę. Wszystko jest ustalone fabularnie, no ale cóż. Tam będziemy się bić, widzę. Co tu mamy? O, zwiększanie magazynków innych pierdół. O, strzelba, karabin, granatnik. Granatnik, strzelba, karabin. Grzejnika? Serio, czy to jest coś, co się nazywa grzejnik? Ja pierniczę. Pistolet, strzelba. No to nie. Granatnik. Nie, drogie to. Wolałbym jakieś te wigory ulepszyć, a nie. Nie, dzięki. Nie, tu jest krata, przepraszam. Chciałem przejść, myślałem, że to drzwi. O, dobra. A, w sumie to wszyscy chcą nas pozabijać. Jakaś osłona, to nie. Miał zupełną rację Booker, mówiąc, że...
Comstock Fitzroy to tylko kwestia, jak się wymawia nazwisko. No oczywiście. O, fuck, przyszedł sobie od tyłu po prostu. No nie, casual Ali przyszedł od tyłu. Jezu, usłyszałem dźwięk Little Sister przed chwilą. Wow. Gdzie te gnoje są? No, to stwórz tą osłonę. Kurwa, umieram. I nie wiem dlaczego. Po prostu, kurwa, nie wiem. Czasem tak tu jest, że kurwa, nie wiesz dlaczego umierasz. Dobra. Totalny fail z mojej strony, wybaczcie. Ale kurwa, kto do mnie strzelał? Dlaczego umarłem? Nie słychać tak za bardzo przeciwników do końca. Gdzie oni są? Kolejna Fitzroy? Tam gdzieś coś strzelają czymś. Weźmy sobie, zmieńmy to na tego konika. To, że to jest krótkodystansowe, to jest ten problem. Dzięki. No jasne, kurwa. Wow, wow, wow. Spróbujmy przejść na dół. What the fuck? Co mnie walnęło? Do cholery jasnej, no już kurwa bez przesady po prostu. Momentami. Dobra. Tego raczej się nie da zestrzelić. Nie przypuszczam, żeby się dało. Dawaj tego komara. No jasne. Szybko im poszło. Au. Dobra, zdupcam stąd, bo to jest chyba głupie już momentami. Dobra, tu mamy granatnik. Nie mam absolutnie życia i nie mogę, uwaga, z tym nic zrobić. Szukać po jakiejś, kurwa. Tu nic nie ma. Wow. Tam by było co? Kałuża, no super, kałuże. Nie trafiam w niego w ogóle. A chuj! Ale pamiętajcie, to jest hard. No nie jestem jakimś lamerem, że na easy grać, nie? Dobra, po prostu staram się nie wykorzystywać tych wszystkich opcji, które ona mi daje, po prostu, bo ona miała z tego powodu cierpieć, ale widocznie chuja prawda. Więc dobra, od tej pory wykorzystuję wszystko, co kurwa mi tylko będzie dawała. No zabijaj go, co jest do chuja? No chyba se jaja robicie, zapierdoliłem mu 3 razy i nic absolutnie. Pojebało dzieweczki. Ogniomiot. To jest jakiś jeszcze inny granatnik. Znaczy tylko nazywają inaczej, nic więcej. Gdzie jest Bobas? Tu jest. Tak to wyglądało. Róże mu dała. Ślicznie teraz wyglądasz w tym, naprawdę. Zestawy medyczne. A teraz to już możecie się w dupę podstawić z zestawami medycznymi. Tam jest wytrych. 16 wytrychów. Boże święty. Bogaty jestem. Nie mam co otwierać wręcz.
Chyba z dwie skrzynki za mną zostały albo coś. Dobra, to nie. O, nie mam miot. Gnoje. Ta sama amunicja. What is it about that song that brings in the bird? It always has. When I was younger, I used to be excited when I heard it. Excited? He was all I had. He fed me, brought me books. He was my friend. Friend? Until I grew up. And I hated him, because he was my warden. But he's just Comstock's pet, isn't he? Just like me. O cholera, co to jest? Co to jest? Once people get their blood up, it ain't easy to settle it down again. This is on our hands, isn't it? Co to jest to? Think, aha, fajnie. Comstock. Nie wiem, że to są ich głowy. Czy nie, no nie wygląda jak głowy. Marlowe. Jakiś Clark. Tu nie wiem, Fink. Salton Stahl. Van der Waals. Nie wiem, że to Van der Waals jest. Nie, Van der Waals się inaczej pisze, sorry. To się pomyliłem. Kurwa, sól chcę, debilu. Kurwa! O. Teraz możemy coś popatrzeć. Nie, absolutnie nie mam praktycznie na nic. Wzmocnienie tsunami i wzmocnienie wyżgającego. Zwiększa czas unoszenia, zwiększa liczbę jednocześnie. Dobra, to mi się podoba. Wydłuża czas, w którym oni będą w powietrzu, bo oni są strasznie krótko w powietrzu. Coś potrzebuję. Sól w sumie mogę kupić i to w sumie tyle chyba. A nie, amunicja by się przydała do karabinu maszynowego, do tego. Super. Enjoy. Pieniądze. Trzech wytrychów, proszę. Proszę bardzo, mam tyle wytrychów, że... No, dzięki. To mamy, a. No nie wiem, że tylko ta broń tutaj jest, bo się wścieknę, grzejnik. Nie chcę shotguna mieć. No proszę, no. Dobra, jest esencja. Esencje są w cenie. Chyba sobie zdrowie podniesiemy. No nice. Jabłko. Ktoś próbuje tędy przejść, czy co? Czy to ona tak czymś ruszała? Nie, no cały czas coś słyszę, tak jakby ktoś próbował stamtąd wyjść. Nic tu nie ma więcej. Troszkę dupa. Dobra, trudno, chodźmy. Esencja zawsze jest w cenie, tak jak mówię. O, tutaj pieniądze są. Po drobince nie wyjdę, nie? No, niestety. Hak towarowy. No, zrób mi go. Proszę cię bardzo. Zobaczymy, co jest u góry. Okej, dzięki. A mamy wytrych. Wstępnie jakieś strzelby, amunicje. Nie wiem, co to było. Nie zdążyłem zobaczyć. Dobra, olejmy. Później może się będę zastanawiał nad tym, co tu z nimi zrobić. A tu się co dzieje? Jaki w ogóle jest teraz cel gry? Idź do domu Comstocka, okej. No, dawaj tam ten drugi. Hi, hi, hi. Jak fajnie skacze. Dobranoc. Jeszcze jebło tym elektrycznością.
O Jezu, co temu facetowi zrobili? Teraz wyglądają wszyscy jak splicerzy! No to czuję się jak w domu. Dzięki. This prophecy business. You don't think anyone can really see the future, do you? Cóż, ty przechodzisz przez ten. When I first got here, dream. It was New York, but larger than any New York I ever saw. It was burning. Hope none of the prophet's magic is rubbing off on you. Tutaj też będziemy walczyć. Spróbujmy tego konia teraz. I zamiast tego sobie użyję... Dobra, to chciałem w sumie zmienić w ten sposób, ale nieważne. Wow! Dawaj go. No właśnie, jest drugi zmotoryzowany patriota. Abraham Lincoln! Nie mogę w niego głupim granatnikiem walnąć, a za to jest szybkie, strasznie szybko... No właśnie. Przeładuj. Strasznie szybko to strzela. Aha. Dzięki. O cholera jasna, jak tym strzelać w ogóle? Przejebane. Trzeba walnąć w niego, bo inaczej gówno mogę zrobić. Kto mnie tu walnął? Z góry ktoś jakby. Ten patriota jest i tak mój. Nie, nie mogę go uszkodzić na szczęście. Tam jesteś. Dobra. Powiem ci tak. Umieraj. Nice. Nice as fuck. Dzięki, patrioto. Byłeś pomocny. Korwarz sobie weźmiemy od tego drugiego. No, kolejny wytrych. No właśnie, tak mi się wydawało, że ktoś tu był. Orzeszki i wszystko. Piszczał, nie chcę piszczała. Aha, tu i tak musimy to otworzyć, bo tu nic więcej nie ma. Rozumiem, że musimy tym pojechać, tak? Do domu. Żebym się... Aha, nie, bo tu nie ma tych... Dobra, o, ho, 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 co tu jest? Teleskop. Emporia. Dupa tam, wychodzimy. Nic, no to w takim razie otwieraj. To by było śmieszne, że gdyby na każdy taki jeden zamek trzeba było na przykład mieć jeden lockpick, nie? Jeden ten. Wtedy na przykład fabularnie nie możesz pójść dalej, bo na przykład nie masz wytrychów. Musiałbyś ich szukać. To było coś. Dobra, możemy jechać. Oni tam se stoją, gnoj! No. Okej. Cioski kwantowe. Not giant balloons? But the thing is, my book said they disappeared several years ago. I told you they'd come. No, you didn't. Right. I was going to tell you they'd come. But you didn't. But I don't. Are you sure that's right? Something tells me they're not exactly what they appear. I was going to have told you they'd come? No. The subjunctive? That's not the subjunctive. I don't think the syntax has been... Jezusie. Porumbani są. Right. They seem to want to help. They seem to be out of their minds. Odd. Tak. What's odd? The fact that we sometimes finish each other's sentences. Exactly. It would be odder if we didn't. How do you suppose they manage that? I'll get back to you after I figure out the floating city bit. Czyli nie gigantyczne balony, tylko latające cząstki. A czy jakieś tam cząstki kwantowe, bo myślę, no jest przerąbane to trochę. Natomiast skąd te wszystkie wigory? To mnie ciekawi. Muzyka jest boska. A,
No czy coś, jakaś skrzynka, śmietnik jakiś, dobra. The seed of the prophet shall set the throne. He was grooming me, wasn't he? Tak. Yeah, I think so. Thought they'd stay on top forever. Look at him now. Cześć, chłopaki. Co tam? Cześć. I umieraj. I umieraj. I jeszcze raz. I... O, już padł. A jesteś słaby. Da, zdaję się nad jakąś kobietą. Ulepszenia, ulepszenia. W drugim co mamy? Tutaj ulepszenia do wigorów, ale też chyba nic. A, wzmocnienie tsunami. Dobra, to kupmy sobie wzmocnienie tsunami. Dzięki. Mam te sobie te szczelby. A dzień dobry. I esencja. Nie, to był tylko sól. Cholera. To była tylko sól, przepraszam. Gdzie mam iść? Tamtędy, dobrze. To nie pójdziemy tam. Trzy wytrychy. Boże, ilość wytrychów się zmniejszyła. Potrzebnych do na przykład otworzenia sejfu. Wcześniej było 5, teraz jest 3. Prawda, tylko tyle było. Ej, dziewczyno, wszystko w porządku? Elizabeth, hi. Dobra, chodźmy. Tam mamy iść, więc pójdziemy w dokładnie przeciwnym kierunku. Zgodnie z po prostu wytycznymi eksploracji terenu. Ogniomiot. Nie wiem, jak to tam, wiecie, Tivol przechodzi. Ja wiem, że on, jeżeli chodzi o fabułę na dany numer odcinka, jest dalej znacznie. Znaczy nie tak znacznie, ale trochę dalej. Powiedzmy, jest opóźnienie paru odcinków. Natomiast ja tutaj bawię się w eksplorację tego wszystkiego. A nie tylko parcie do przodu fabularne. To zależy też tak samo od poziomu trudności, na którym się przechodzi grę. Powiedzmy, idąc na easy, to ja mogę tą grę przejść naprawdę w niewielkim, w krótkim czasie, tak? Natomiast na hardzie, na którym ja gram, no to już trzeba by było, trzeba po prostu eksplorować teren i zdobywać różne rzeczy, żeby sobie pomóc. A to kto jest? Oto jest ten Downs, to jest, idąc po Comstocka. Chyba jedyny raz, kiedy z nim mieliśmy do czynienia, to też inny Voxophone, gdzie on mówił właśnie do tej, o tej Fitzroy, że tam wysyła tych swoich Indianków i ten, ale to w innym świecie chyba było. Plac do statku. Panie Comstock, gdy spotkamy się następnym razem, to pogawędki sobie odpuścimy. Widzi pan, poszedłem do tej sali bohaterów, by skalpować dla pana owego fałszywego pasterza, czyli ja, czyli DeWitta Bookera, tak? Okazało się jednak, że DeWitt mówi na rzecz Siouxów. Pomógł mi zamienić parę słów z kalekim dzieckiem, którym się opiekowałem. Aha, to co temu dziecku uciął nóżkę, czyli to chyba było w tym świecie? Nie jestem pewien. Nie, to było w innym świecie, ale okej. Okay. Teraz, gdy wiem, jak dziecku żyło się w mieście, myślę, że podczas zdejmowania twojego skalpu pozwolę mu trzymać nóż. Okej. Okay. A tu kto leży? The founders will bleed, czyli założyciele będą krwawić. Nie przyglądaj się. Naprawdę? No. Czemu sama nie podniosłaś? Fajnie teraz wygląda w tych krótszych włosach. Znaczy w długich też ślicznie wyglądała. W ogóle na całą grę ślicznie wygląda. Ach, się ją zachwycam. Dobra. O, tam na pewno sobie wejdziemy. No, widzę tam coś ciekawego. Tutaj widzę, trzeba by się bić z kimś już. To dawaj. Tak, bding, mam w ręce wytrych. Kto tu jest? A, przerzuciłem gnoja. Chodź tu. Ha, 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 ha.
Love it. Zajebista muzyczka. W tym, w bio jedynce mieliśmy do dyspozycji, bo tutaj mamy ten hack, nie, nim atakujemy. W jedynce mieliśmy do dyspozycji, to tak mówię dla tych, którzy nie grali i nie kojarzą. To w jedynce mieliśmy klucz francuski, którym napierdalało się. Natomiast w dwójce, no to już Big Daddy się gra, więc... Cześć, nie mogę otworzyć tych drzwi? W dwójce się gra już Big Daddy, więc on ma taki świder na ręce i to służy jakby do mele, ale... czy bronią też tak samo się robi mele? Nie jestem pewien. Albo tylko tym. Natomiast on taki właśnie jest typowy mele, gdzie po prostu nawet i... no ten świder się oczywiście kręci, można nim albo walnąć, albo wiercić, nie, jakoś przewiercać. Nowe spodnie sidła na duszę, broń wrogów zabitych przez pułapki z wigorów zmienia się w widmowe wieżyczki. Nie, bo tak... Bo nie używam pułapek praktycznie. Tu możemy coś jeszcze sobie wykupić. Nic, po prostu wykupię to, co mi jest najbardziej potrzebne, a później ewentualnie inne. Strzelby, strzelba, granatnik, karabin, granatnik. A, to przechodzi. Karabin, strzelba, piszczał. A, granatnik, grzejnik, karabin, wyborowy, pistolet, szczekacz, karabin, zwykły, piszczał, karabin. Pistolet, karabin, strzelby, strzelba, granatnik. No widzicie, to jest właśnie to. Przez to, że oni dali nam możliwość używania tylko dwóch broni, to tak naprawdę wytycza sobie każdy gracz te bronie, którymi się chce posługiwać. Natomiast im praktycznie, nie wiem, na czterech broniach w tym momencie bazuje. Natomiast w jedynce, w dwójce mogliśmy wszystkie nosić, ale w drugą stronę nie było aż tak dużo amunicji wszędzie. Znaczy tutaj też momentami brakuje, ale wtedy wystarczyli na broni, mam też w cholerę amunicji. Tam nie było tyle amunicji i faktycznie się zmieniało te bronie jakoś. Faktycznie one miały znaczenie, a tutaj jest na przykład, jest nie wiem, jakby to powiedzieć, tam bronie faktycznie miały konkretne zastosowanie i w określony sposób się ich używało, tak? Natomiast tutaj, powiedzmy, dużo broni jest do siebie bardzo podobnych, a ulepszenia nie są do jednej, tylko są do... znaczy, nie są do jednej, a nie do ogółu, na przykład nie do klasy, na przykład są granatniki, które są chyba z 3 i nie jest po prostu ulepszenie do granatnika jako takie, tylko jest ulepszenie do 3 różnych broni, co jest naprawdę wkurzające momentami. I w ogóle zresztą te bronie i Vox Populi, i te bronie policyjne, gdzie po prostu ulepsza się je osobno, a one praktycznie tak samo działają, niewiele się tam różnią od siebie, są powiedzmy swoimi analogiami i no i co, i tam faktycznie się kombinowało i pułapek się, niespecjalnie się tam pułapki robiło, znaczy można było faktycznie coś z plazmidów jeszcze wyczarować, ale nie wiem, czy nie tylko w multi. Nie, chyba w singlu też się dało. Natomiast pułapki to tam można było zostawiać właśnie z broni. No i broni się nie ulepszało za pieniądze. Tak samo plazmidów się nie ulepszało za pieniądze. Tylko plazmidy się ulepszało za posiadany Adam, a broni się ulepszało tylko w określonych punktach, które nazywały się Power to the People. I tam można było to po prostu ulepszyć. No i w sumie teraz nie wiem co, a co mam drugie. Do tego co patrz się odnosi, nie da się w ogóle ulepszyć tego gówna i też mi to wkurza. Ale cóż, granatnika, piszczału, strzelby, karabinu, what the fuck. A mogę tutaj do granatnika w sumie to kupić, no. W sumie już ulepszałem granatnik, a nie jest ulepszony. Czekajcie, bo tu są te bronie. Karabin. Kartaczownica, piszczał. Maszynowy mam ulepszony, pistolet na 2, granatnik na 1, strzelba, karabin wyborowy, szczekacz, ogniomot. Aha, tutaj mam na przykład grzejnik, ale jest jeszcze, przecież jest granatnik, jest jeszcze coś. I jest to drugie takie. Nie, kartaczownica to się nazywa. Gdzie to jest? Nie, a jest, dobra, no i tu też jest granatnik. Aaa, takie pierdoły. Za bardzo rozrzut jest na tych upgrade'ach i mnie to dlatego wkurza. Zlew. Mieliśmy w ogóle, wiecie, tu się trzeba by po prostu było cofnąć, bo mamy ten deszyfrator, którego mieliśmy użyć, ale już tego faktycznie nie ma nigdzie, więc trzeba by się cofać do odpowiednich miejsc, ale to już zrobię sobie sam.
Brat Lotus przebywa do Kolumbii. Aha, wow. Największa uczona Kolumbii przedstawia swojego bliźniaka. A, to jest jej bliźniak. On też jest fizykiem. Następny geniusz. Kto w ogóle wiedział, że ona ma rodzinę? Troszkę napisy były opóźnione. Dlatego ja czytałem z opóźnieniem. No, dawaj. O, tu jest granatnik właśnie. Dobra, nic. To nam nie przydatne. Myślałem, że to voxofon jest. Patrzy w ścianę, też dobrze. Coś tu jeszcze mamy? Poza dobrą muzyką? Chyba już nic. Czy coś tu się jeszcze błyszczało? Czy mi się tylko wydawało? Nie, dobra, wychodzimy stąd. Tutaj znowu też będziemy się... O, dollar bill. To jest zwykły sklep, tak? W sumie to nic, a amunicję możemy sobie kupić chyba. Do karabinu, o właśnie. Najbardziej użyteczna broń chyba w grze. No, safe, dawaj. Child's play. Dobrze. Dziękuję. 200 srebrnych orłów. Dobrze. Tu co? Tu są sole. O, strasznie dużo tych strzelb tutaj jest. Grzejnik to się nazywa, dobra. Dobra, to wbijamy na górę. Tomat z pistoletem. No to dawaj. Spłonął doszczętnie, what the fuck. Dawaj. Nie, myślałem, że to ona się tak drze. Jezu, się wystraszyłem już. Gdzie on tam... Odleciał mi po prostu. Z tego da się coś wyciągnąć? A nie, to jeszcze żyje. Czy on już nie żyje, czy co? Ten strażak, czy jak mu tam było. Grzejnik. Gdzieś go tutaj wypchnąłem. Chyba już nie żyje. Jakiś portfel tu był? To mi się wydawało. Oj, troszeczkę coś się zbugowało. No, kolejne możemy sobie coś... Karabin, szczekacz, pistolet. Nawet nie wiem. Nie! Zostawiam to na wigory. Wolałbym wigory ulepszać, aniżeli broń. Karabin mam ulepszony i to mi w sumie wystarcza. Wigory są dużo droższe i zostawiam to na wigory po prostu. Nie, tu już też nic nie... To co tam? No, tekstury niedoklejone, niedoklejone, patrzcie, dobra. Jeszcze patrzę na zegarek, pomału będziemy kończyć. Tylko posprawdzamy to wszystko i jakoś gdzieś... Pewnie zaraz skończymy. Dobra, w górę serca. Idziemy. Cholera jasna. For Fitzroy, Wypróbujmy sobie oktopusa. Dobra, nic to nie daje. Spoko. Fuck! Fuck. Umarł? Powiedzcie, że umarł. Tak się mi nie fajnie skończyło. Na sam po prostu koniec patriota mi się... Chodź tu.
Dobra, coś tam miał do uleczenia. Ogólnie potrzebuje. Jakim sposobem ktoś mnie walnął? Kończą ci się sole. Chuj z tym, nie mam życia. To mnie bardziej interesuje. Kochanie moje, możesz tu przyjść? Elizabeth, gdzie jesteś? O, właśnie. Nie mamy soli. To jest tylko ulepszenie. Nie było tutaj gdzieś dolar Billa. Splicer? Dobrze usłyszałem? No chodźcie, chodźcie, gnoje. Nieprawda, nie widzisz mnie. Zestawy medyczne. Muszę je tam dostać jakoś. Gdzie ja to w ogóle utworzyłem? O, dziękuję. W tym momencie, na sam koniec. Gdzie ona te zestawy medyczne zrobiła? Cewka, na chuj mi ta cewka. Czy ona te zestawy medyczne zrobiła tam u góry? Cholera jasna. Potrzebuję jakiegoś życia. Znaczy nie życia, soli w tym momencie, przepraszam. O chuj, ja w ogóle nie mam żadnej broni? Tego to nie przewidziałem, szczerze mówiąc. Nie spostrzegłem. Czekaj. Trololo. Wolniej strzelę, za to jest precyzyjniejsze. Dobra, dzięki. Chodź tu. Cóż, po prostu go wyciągnąłem stamtąd. Ops. Następni idą. Nie lubię takich kombinacji. Snajperka, która strzela szybko. I normalny karabin, który strzela pojedynczymi tymi. To jest takie zjebane. What the fuck? Nie umrę. I will never die. Muszę się do tych zestawów medycznych dostać, tylko kurwa nie mam pojęcia jak. Sam tam u góry. Dobra, ten umarł. Tarcza niech się. Co się dzieje? Spokojnie, ej, dziewczyno, spokojnie. Nic się nie dzieje. Nie wiem, się tam kurwa dostać na górę. No oczywiście ten nic nie miał. Ten miał kanapkę. Dawaj. Chyba se jaja robisz. Jeszcze on. Jakaś osłona. Cewka, na chuj mi ta cewka. A, utwórz mi tamto. O! Ała, 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 ała. Boli, 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 boli. Au. Coś innego. Na przykład to.
Dwóch jest! Dobra, tego już nie przeżyję. Dawaj tą cewkę, nie wiem po co ta cewka, ale chodź. Aha. Faktycznie ich razi prądem. Pewnie tylko tych, którzy są półmaszynami, to tych razi prądem. Dobra, ten umarł. Ale jak mam tutaj... Nie. Gdzie ona te zestawy medyczne zrobiła? Tego nie rozumiem po prostu. Bo je zrobiła. Gdzieś. Dobra. Dzięki. Dobra, umarł. Jaki miły dla uszu dźwięk, po prostu umarł. Korbacz. Naprawdę, ona gdzieś zrobiła zestawy medyczne, ale nie mam zielonego pojęcia gdzie. Myślałem, że tu u góry. W tym miejscu. A, tam. Okej, spoko. One po prostu zniknęły jakoś. Tutaj, no właśnie, dlatego ich nie mogłem znaleźć. Sole jeszcze by się przydały. Teraz przeszukać to miejsce. Przeszukam to miejsce i myślę, że skończę odcinek. Jak już chyba jest dłuższy niż te pół godziny. Taczownica, a wiem, to tutaj już byłem. No czekajcie, tego jednego Firemana zabiłem tu. Natomiast drugiego tam u góry. Gdzie? Nie widzę. A, chyba z nich nic nie zostaje jednak. Dobra, tam jest tylko jedno wejście na dole, zauważyłem. Albo dwa. Tu na pewno jest. Drzwia, żeby wyjść, wejść. I nie ma tu absolutnie nic. No, jest safe. Can you unlock this? That won't take but a minute. Bo się zaczną wytrychy mi kończyć, cholera jasna. 190 oreów. Orenów, oreów. Dobra, tu nic. Jakaś sól, nieźle. O, tam coś jest. Oj, medykamenty. O, aha, tam faktycznie były jeszcze jedne drzwi. Trzeba będzie się wrócić, zobaczyć. O, jest wytrych. Jakiś tam portmonetka czy inne coś. Coś jeszcze tutaj jest? Chyba nie. Zestaw medyczny. Skrzynka pocztowa, która jest nie wiem gdzie, ale ją przeszukałem. Tutaj kredens, kredensy, inne pierdoły. To tam nie byłem w tym małym magazynku jeszcze pewnie, nie? Byłem czy nie byłem? Jakoś nie przypominam sobie, żebym tu podchodził. O, jest wiksofon. O, Rosalind Lettuce. Czy jak to się tam czyta? Dworzec Grand Central. Paul Lettuce oplotło atom falami światła. Nie, pole Lettuce oplotło atom falami światła, co pozwoliło na dokonanie precyzyjnych pomiarów. Brzmi znajomo, bracie? Tak, bo mierzyłeś ten sam atom, ale z innego świata. Wykorzystaliśmy wszechświat jak telegraf, włącznie z... włączenie i wyłączenie pola było jak kropki i kreski w alfabecie Morsa. Strasznie powolna metoda, ale za to mogliśmy szeptać przez ścianę. Czekajcie. Field entangled my quantum atom with waves of light, allowing for safe measurement. Sound familiar, brother? That's because you were measuring precisely the same atom from a neighboring world. We used the universe as a telegraph. Switching the field on or off became dots and dashes. Dreadfully slow. But now you and I could whisper through the wall. A nie, przepraszam. Przez przypadek uruchomiłem drugi raz. Jeżeli się tutaj pomału dowiadujemy, o co z nimi chodzi. Tylko dlaczego oni się pojawiają
Nie wiem, oni sobie chyba podróżują po prostu między światami. Albo są jakimiś duchami w ogóle. O, jest hak. Czekaj, na co ten hak? Okej. I sobie skoczyłem tu. O, super wytrych. To zawsze wygląda dla mnie jak ten, jak takie bojownicze RPG. Ale to nie to. To nie to. To nie jest bazooka przecież. Monetka, dobrze, mamy kasę. Hajs się zgadza. Możemy iść dalej. O. Wow. Tam następne rzeczy. No, widzę do tworzenia tu jakiś obraz. Po prostu ich tutaj... To była egzekucja. Oj, 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 oj. Dobrze, musisz to tworzyć. Dobra, nic. Skończymy sobie na tym momencie, w tym momencie ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Chyba był troszeczkę dłuższy niż normalnie, ale mam nadzieję, że także się podobało. Jak tak, to zostawcie po sobie jakiś ślad na kanale. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!